Hej wszystkim! Jak co 2 miesiące przybywam do Was z nowym odcinkiem z jednej z Waszych ulubionych serii, bo wiem, że na nią zawsze czekacie i pytacie, kiedy będzie, mimo tego, że w opisie jest napisane, kiedy pojawi się odcinek, to wyczekujecie. No i przychodzę do Was z odcinkiem z rysowania Waszych prac, czyli Wy wysyłacie na mojego maila Waszą propozycję postaci na dany temat, a ja odtwarzam ją po swojemu w tym odcinku. Spośród Waszych zgłoszeń wybieram aż 4 różne rysunki. Jeśli chcecie wziąć udział w tej serii, to wszystkie szczegóły są na dole w opisie, a na sam koniec również podaję Wam temat, chociaż możecie go zobaczyć już właśnie teraz. Dobra, dzisiejszym tematem są maki. Zresztą tak jak zapowiadałam Wam w poprzednim odcinku, pamiętajcie, że jeżeli nie chcecie przegapić żadnego mojego odcinku, to zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, aby być zawsze na bieżąco. No i również, jeżeli Wasz rysunek nie pojawi się w odtwarzaniu, to zawsze możecie również poczekać na koniec, bo tam pokazuję Wam również, jakie prace przesyłaliście mi do tego odcinka. Pierwsza praca na dzisiaj jest od Oli. Przeczytam Wam historię, jaką zamieściła, bo myślę, że troszkę mi to zajmie. Hej, mam na imię Ola, mam 13 lat. To już moja 4. praca. Mam nadzieję, że praca, jak i historia Ci się spodobają. Jeszcze tak wtrącę teraz od siebie, że Ola, no jestem zadowolona, że nie poddajesz się i wysyłasz swoje prace i że tyle razy bierzesz udział. No ale dobra, przechodzimy dalej. Chloris, gdy była mała, zawsze słuchała opowiadania babci. Była to opowieść o zaczarowanych makach. Opowiadała o tym, że jak ktoś zerwie mak, przeniesie się do innego świata, który jest ciemny i ponury. Jest to tak jakby klątwa, że jak ktoś zerwie mak, zobaczy ciemność. Chloris przez całe dzieciństwo słuchała babci. Nigdy nie zerwała ani nie dotykała żadnego maku. Dziewczynka nie wiedziała, jak dokładnie wygląda mak. Wiedziała tylko, że jest czerwony. Dlatego unikała wszystkich czerwonych kwiatów. Chloris wychowywała babcia, dlatego że po rozwodzie rodziców jej mama nie chciała się nią opiekować. I oddała córkę pod opiekę babci. Dziewczynę jednak nigdy to nie smuciło. Bardzo kochała swoją babcię i nigdy nie sprawiała jej problemów. Niestety, gdy miała 15 lat, jej babcia zginęła. Była bardzo smutna jej śmiercią. Kobieta była jedyną osobą, której zależało na Chloris. Nie miała wyboru, musiała zamieszkać ze swoją mamą. Jej mama nie zwracała na nią uwagi. Nie obchodziła jej dziewczyna. Minął rok. Czas pierwszej rocznicy pogrzebu jej babci. Postanowiła, że pozbiera dla niej kwiatki. Poszła na łąkę. Podczas zbierania zauważyła śliczny kwiat. Był to mak. Dziewczyna, zapominając o opowieści, podeszła i go zerwała. Nagle za nią pojawiło się przejście, które wciągnęło dziewczynę. Przypomniała sobie opowiadanie babci. Było jednak już za późno. Straciła przytomność. Gdy się obudziła, zobaczyła piękną krainę. Była kolorowa i wesoła. Wszędzie były kwiaty, magiczne zwierzęta. Chloris miała w ręce mak. Gdy popatrzyła na swoje ręce, nogi, a w lusterku na twarz, zobaczyła tylko jedno. Maki. Na jej ciele pojawiły się te kwiaty. Jednak dziewczyna była bardzo szczęśliwa. Miała życie takie, jakie chciała. Bez zmartwień i bez problemów. I tak prezentuje się historia od Oli. Rysunek, który mi przesłałaś, jak wygląda ta postać Chloris, bardzo mi się podoba. Jest taki naprawdę dziewczęcy, delikatny, widać troszkę wiatr we włosach. No generalnie bardzo mi się podoba. To, że ma dwukolorowe włosy i w ogóle te takie napaćkane, białe, takie półprzezroczyste kropeczki dodają temu uroku. W swojej wersji również je wykorzystałam, dodałam trochę tych kropeczek, ale zmieniłam delikatnie tło, bo jednak już tych maków tutaj jest dużo na pierwszym planie, z tyłu chciałam zrobić troszkę bardziej stonowane. Dziękuję Ci, Ola, za przesłanie mi swojej pracy. Tak prezentuje się moja wersja i zaraz przechodzimy do kolejnego rysunku. Teraz przechodzimy do maila od Doroty. Hej Sami, mam na imię Dorota i mam 12 lat. Dość długo rysowałam tę pracę oraz włożyłam w nią całe swoje serce, więc mam nadzieję, że pojawi się w odcinku. Moim marzeniem od zawsze było, żebyś narysowała jedną z moich prac w Twoim stylu.
oto moja historia. No i widzę, że włożyłaś w nią swoje całe serce, bo tak mi się spodobała, że postanowiłam ją wybrać. No dobra, to czytam dalej. Moja postać nazywa się Mildred. Każdy kwiat to tak naprawdę stworzenie, takie jak ona. Są różne rodzaje kwiatów, każdy gatunek ma inne ubranie oraz inne nakrycie głowy. Na przykład, jak widzicie na moim rysunku, maki mają zielone ubrania, najczęściej wiosenno-letnie oraz wielki czerwony kapelusz. Gdy kwiat jest dzieckiem, zanim stanie się stworzeniem takim jak Mildred i inni, nie ma sylwetki, a jego kapelusz jeszcze się nie rozwinął. Oczywiście to zależy od gatunku stworzenia, jak długo pozostaje zwykłym kwiatem. Tak naprawdę profesjonalna nazwa tych stworzeń to kwietniki. Dlaczego my ich nie możemy zobaczyć? Ponieważ kryją się przed nami, boją się. Zmieniają swoje ciało w łodygę tak szybko, że my nie jesteśmy w stanie zobaczyć ich normalnych form. Jednak po urwaniu kwietnika jego dusza nie pozostaje w ciele. Zamienia się ona w kamień. Na początku wielkości ziarenka piasku, ale z biegiem lat rośnie. Mildred jednak jest inna. Gdy jedna dziewczynka zerwała ją, dusza w niej została. Nadal żyła. Oczywiście ukryła swoją tożsamość, zmieniła kształt w zwykłego maka. Gdy dziewczynka o imieniu Ola zabrała ją do domu, pokazała ją mamie. Powiedziała wtedy: Mamo, mamo, zobacz! To pierwszy mak, jakiego znalazłam w tym roku! Niesamowity! Pójdę po wazon, żeby nie zwiędł tak szybko, odpowiedziała mama Oli. Mildred czuła zimno, jakby zastygała. Pomyślała, że to już koniec. Jednak gdy Ola włożyła ją do wazonu z wodą, nagle odzyskała siły, powiedziała cichutko. Dziękuję. Kto to powiedział? Ola zapytała z zaniepokojeniem. A jak myślisz? To ja, mak, którego zebrałaś dzisiaj z łąki. Obudziłam się jako pierwsza w tym roku, masz rację. Dziękuję ci jednak za uratowanie mnie wkładając do wody. Wolałabym jednak ziemię, Mildred odpowiedziała. To chyba jest sen, obudź się! Dziewczynka krzyknęła, po czym uszczypnęła się w rękę. Wydaje mi się, że to nic nie da. Chodź ze mną na dwór, pokażę ci coś. Z uśmiechem na twarzy, którego jeszcze nie było widać, szepnął kwietnik. Gdy Ola zabrała Mildred na dwór i położyła ją na ziemię, ujrzała coś niezwykłego. Nikomu nieznane stworzenie nagle pojawiło się. Zamiast łodygi widać było całe ciało, ręce, nogi, głowę, nawet ubrania. Dziewczynka aż otworzyła buję ze zdziwienia. Nikt nigdy czegoś podobnego nie widział. Ola i Mildred rozmawiały dość długo. W końcu kwietnik zapytał się jej, czy zostaną przyjaciółkami. Ola zgodziła się i obiecała nikomu nie wydać ich tajemnicy. No właśnie, bo teraz to jest już ich tajemnica. I to by było na tyle. Dorota zostawiła nam też do siebie Instagrama, więc podaję Wam go w opisie. No powiem Ci, że naprawdę się postarałaś. Bardzo spodobał mi się ten opis, ta historia i w ogóle to, jak przedstawiłaś te maki, że one, no wiesz, zmieniają się w zwykłego maka, kiedy ludzie do nich podchodzą, a tak normalnie też super wyglądają. Są takie zielone, mają w ogóle bardzo ładne ubranie. No i w sumie Twoja oryginalna wersja jest taka naprawdę urocza. Mildred jest tutaj taką trochę jakby małą dziewczynką, ale też nastolatką, ciężko mi stwierdzić. Ja zrobiłam ją chyba w takim wydaniu delikatnie starszej, chociaż też może być nastolatką. No i jestem naprawdę pełna podziwu, że takie coś wymyśliłaś. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba i dziękuję Ci za przesłanie mi swojego zgłoszenia. Trzeci rysunek, który dzisiaj będę odtwarzać, jest od Ingi i Inga zamieściła bardzo krótki opis, także już Wam go przeczytam. Cześć, nazywam się Inga i mam 15 lat. Oto moja praca na temat maki. Na rysunku widnieje moja interpretacja ludzkiej wersji maku. Postanowiłam przedstawić go jako dziewczynę w sukience wykonanej właśnie z tego kwiatu. Włosy również zrobiłam takim sposobem, a jako dodatki dodałam listki. Nie mogło zabraknąć nasion, więc dodałam je jako piegi na policzkach i ramionach postaci. Pozdrawiam cieplutko. I Inga dodała też do siebie Instagrama.
No dobrze, nie mamy tutaj żadnej historii, ale tak jak Wam mówię, możecie tworzyć albo jakiś opis postaci, powiedzieć, co się na nim znajduje, może opisać kolory, jak to widzicie, albo zamieścić historię, albo również zrobić i to, żeby mi było jak najłatwiej. Bo czasem też właśnie domyślam się, jaki tutaj jest kolor, bo ciężko jest stwierdzić, albo co konkretnie dany element przedstawia. Więc fajnie, jak mi również opisujecie postać, ale nie jest to wymagane, po prostu robicie jak chcecie. Ważne, żeby jakoś opisać swoją postać, czy historią, czy opisem, czy też jednym i drugim. Ale muszę powiedzieć, że Twoją pracę wybrałam ze względu na to, że wydała się być taka intrygująca. Te kształty właśnie włosów czy sukienki bardzo fajnie wyglądają. Tak jak napisałaś, są zrobione z maku, czyli pewnie jego płatków. Postać ma bardzo ładną pozę, taką delikatnie zaskoczoną, że od boku patrzy się na nas. Ja też w swojej wersji dodałam widoczną prawą dłoń, że się tak trzyma za szyję, troszkę odchyla, taka bardziej, nie wiem, dziewczęca. No, ale Twoja postać zrobiła na mnie wrażenie i wszystko zawarte jest w takiej jednolitej kolorystyce, czerwony, zielony, więc no jest super. Mega mi się spodobało, dlatego postanowiłam ją odtworzyć i moja wersja wygląda tak. Dziękuję Ci, Inga, za przesłanie mi swojego zgłoszenia. Ostatnia praca, którą dzisiaj narysuję, jest od Laury i Laura napisała, że zamieściła nam historię swojej postaci. No to już Wam czytam. Hej Sami, mam na imię Laura, a oto historia mojej postaci. Dawno temu w małym domku na wsi żyła sobie pewna dziewczyna. Nazywała się Marysia. Miała turkusowe oczy, długie jasno-brązowe włosy i piegi na policzkach. Marysia była miłą i sympatyczną dziewczyną. Bardzo lubiła spędzać czas na dworze, chodząc po łąkach i zbierając kwiaty. Dlatego, kiedy zaczynała się wiosna, bardzo cieszyła się, gdy po długich miesiącach przyroda budziła się do życia. Pewnego razu, gdy wyszła z domu, miała długą, czerwoną, jedwabną sukienkę z tiulowymi rękawami oraz satynową chustę związaną na głowie, a w ręce trzymała kosz na kwiaty. Idąc na łąkę w oddali, zobaczyła pojedynczy czerwony kwiat. Z zaciekawieniem podbiegła do niego i bez wahania zerwała go, po czym włożyła do swojego kosza. Kiedy rozejrzała się, zobaczyła, że trochę oddaliła się od domu. Jednak nie przejmowała się tym. W oddali ujrzała, że tych czerwonych kwiatków jest jeszcze więcej i pobiegła w ich stronę, aby je nazbierać. Kiedy zrywała pojedynczo najładniejsze okazy, zobaczyła w trawie coś błyszczącego. Kiedy sięgnęła po to ręką, okazało się, że jest to naszyjnik z dużym, białym, opalizującym się kamieniem. Przyjrzała się z ciekawości przedmiotowi, gdy poczuła dziwną energię od niego. Niepewnym ruchem założyła go na siebie i wróciła do chodzenia wśród tych pięknych kwiatów i zbierania ich. Kiedy zbliżał się wieczór, postanowiła wracać już do domu. Jednak gdy się rozejrzała, nie zobaczyła nigdzie na horyzoncie swojego domu. Poszła jednak w stronę, z której wydawało się jej, że przyszła. Po kilkunastu minutach zdała sobie sprawę, że się zgubiła. Wtedy już zaczęła po prostu iść przed siebie. Zmęczona kilkugodzinnym chodzeniem, Marysia usiadła na trawie, a po chwili położyła się i zasnęła. Kiedy promienie słonecznego, rannego słońca ją obudziły, zobaczyła, że jest zupełnie gdzie indziej niż była. Kiedy gwałtownie wstała, rozejrzała się i zobaczyła swój dom. Uradowana pobiegła do niego, aby zobaczyć się z bliskimi. Kiedy zaczęła tłumaczyć mamie, czemu nie było jej na noc, zdziwiona mama odpowiedziała, że przecież nie było jej tylko godzinę. Marysia to przemyślała i uznała, że cała ta sytuacja jej się tylko przyśniła. Jednak kiedy podeszła do lustra, zobaczyła, że na szyi ma ten naszyjnik, który znalazła w rzekomym śnie. Mam nadzieję, że historia Ci się spodobała i nie była za krótka. Rysunek wykonałam kredkami i cienkopisem. Temat maków bardzo mnie zainspirował, więc postanowiłam w końcu narysować coś na Twój odcinek. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i wszystkich widzów. Dziękuję Ci, Laura, za stworzenie rysunku do tej serii i powiem Wam, że teraz, kiedy czytałam tego maila, to wszystko dookoła mnie rozpraszało. Na klatce schodowej pani sprzątająca waliła w rury.
pies szczekał naprzeciwko, sąsiadka na górze biegała non-stop, więc no ciężko, ale musiałam to nagrać. Mam nadzieję, że wam to nic nie przeszkadzało, a jeżeli to słyszeliście, to bardzo was przepraszam. No cóż, Laura, jeszcze tak na szybko, bo jestem totalnie rozproszona. Wybrałam twoją postać, bo wyróżniła się takimi szczegółami. Jest tutaj naprawdę dosyć dużo. Mamy też wykorzystaną technikę tradycyjną i tak jak mnie pytacie czasami, czy może być to rysowane na kartce, to jak najbardziej może. Ja wybieram i technikę tradycyjną, i cyfrową, ale zauważyłam, że większość z was wysyła mi rysunki tworzone właśnie cyfrowo na tablecie czy też telefonie, więc tego jest po prostu więcej, dlatego najczęściej je wybieram. Ja w swojej wersji Marysi wykorzystałam troszkę przybliżony kadr. Mimo tego, że sukienka w oryginale na samym dole bardzo mi się podobała, w ogóle jest super zrobiona, tak jakby właśnie spoczywała na tych makach, na tej łące, to ze względu na to, że mam dosyć dużo rysunków do stworzenia do tego odcinka, postanowiłam to przyciąć i zrobić przybliżenie. Ale nadal wydaje mi się, że zachowałam większość tych szczegółów i tak wygląda moja wersja rysunku Laury. No dobra, i w dzisiejszym filmie to jeszcze nie wszystko, bo teraz możecie zobaczyć, jakie prace również dostałam od was. Nie są to wszystkie, które wysłaliście mi w zgłoszeniach, natomiast no nie jestem w stanie ich wszystkich tutaj umieścić, ale tyle, ile mogę, właśnie wklejam. Także dziękuję wszystkim za udział i teraz najważniejsze, czyli temat do kolejnego odcinka, który pojawi się pod koniec czerwca 2022 roku i będzie to Monstera. Tak, mieliście tutaj trochę zapowiedź z tyłu, jest to Monstera. Monstera jest to taki kwiat, który ma właśnie liście z takimi dziurkami i myślę, że będzie to fajny temat do nadchodzącego takiego letniego odcinka. Czekajcie, teraz ogarnęłam, że powiedziałam, że jest to kwiat, ale jest to przecież roślina, a nie kwiat i moja Monstera jest troszkę akurat w tym fragmencie zalianowana i ma trochę niżej, trochę wyżej więcej liści, więc akurat taki kadr, a jest ona wysoka, więc nie zmieściłaby mi się tutaj w kadrze, jeżeli bym ją właśnie bardziej wzięła do góry, bo rozbiłaby sufit. Chyba jeszcze takiego nie było na moim kanale. No i tworzycie wymyśloną postać w temacie Monstery i uwaga, nie musi być to Monstera brana dosłownie. Możecie oczywiście zrobić jakieś swoje nawiązania i nie musi być to dokładnie ta roślina. Tak tylko podpowiadam. Pamiętajcie, żeby wszystkie swoje koncepcje zawrzeć w treści maila. Wszystko macie oczywiście na dole po rozwinięciu opisów. Tam jest mail, data i tak dalej. Wszystko, co jest po prostu potrzebne. Ja jeszcze zaproszę was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję również inne rysunki, zdjęcia, relacje, wszystko na bieżąco. A my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9, także do zobaczenia i pa!